Ostatnio napisał do mnie tutaj jeden subskrybent i zapytał mnie, jak wyrywać dziewczyny, które wyglądają na takie wylaszczone, on to nazwał sukowate. Krzysiek, jak podrywać takie dziewczyny? Więc pierwsza sprawa, którą chciałem Ci przedstawić w tym wideo, to jest to, żebyś się nie bał atrakcyjnych kobiet, ponieważ często takie sukowate zachowania ze strony dziewczyn to są zachowania wyuczone. To nie jest normalna, naturalna postawa kobieca. Jeśli dziewczyna jest oziębła, oschła, niemiła, to często tego typu zachowanie poparte jest tym, że w przeszłości dziewczyna miała jakąś niefajną, być może traumatyczną sytuację z mężczyzną, być może jakiś facet ją zdradził, zostawił i dlatego teraz taka dziewczyna zrobiła się gruboskórna i właśnie ma takie nastawienie do facetów, że trzeba być niemiłą, żeby zrobić selekcję, żeby znaleźć odpowiedniego faceta, ponieważ tamten ostatni mnie zostawił. Większość kobiet wcale nie jest chłodna, oziębła, zimna, wręcz przeciwnie. Jak się przyjrzysz kobietom, jak widzisz, jak reagują atrakcyjne dziewczyny na ulicy, kiedy się witają, kiedy przebywają w swoim naturalnym otoczeniu, to kobiety są wrażliwe, emocjonalne, pozytywne, uśmiechnięte i generalnie są to istoty, które poprawiają nam humor mężczyznom, więc jak najbardziej trzeba mieć tutaj pozytywne nastawienie do kobiet. Ale w tym wideo też chciałem Cię właśnie troszkę nauczyć, jak usunąć ten lęk przed podejściem do dziewczyny. Musisz sobie zdać sprawę z tego, że kobiety, nawet te super atrakcyjne, wcale nie są takie pewne siebie, jak Tobie może się to wydawać. Często nawet te najbardziej atrakcyjne dziewczyny, one się czują pewne siebie, ale w swoim towarzystwie, w swoim kręgu znajomych, kiedy są na swoim terenie. Natomiast kiedy zauważysz, że podchodzisz do takiej atrakcyjnej dziewczyny na ulicy, kiedy jest sama, to ta kobieta często zachowuje się zupełnie inaczej reaguje niż na imprezie, w klubie, na domówce, kiedy jest w otoczeniu koleżanek czy znajomych. Tak się dzieje dlatego, że podchodząc do dziewczyny właśnie na ulicy, Ty poniekąd zdejmujesz z niej tą maskę, tak? Ona już nie gra przy Tobie tak, jakby grała w klubie, gdzie jest przyzwyczajona, że się do niej podchodzi, czy gdzieś tam na imprezie, tylko zachowuje się stosunkowo często kobieta dużo bardziej naturalnie. Więc to jest powód, dlaczego warto podchodzić do tych atrakcyjnych kobiet, bo często one też chcą poznać faceta, z którym mogą spędzić fajnie wolny czas, mają swoje potrzeby łóżkowe i też te emocjonalne, miłosne. I naprawdę dużo kobiet tak samo szuka faceta, tych atrakcyjnych, tak jak Ty szukasz dziewczyny, tak? Jest to zupełnie naturalne. Więc poznając atrakcyjne dziewczyny, jakby mając też odpowiedni wachlarz umiejętności, jesteś w stanie poznać fajną dziewczynę, z którą jesteś w stanie spędzić czas. Nie bój się atrakcyjnych kobiet, dlatego że one chcą tego samego, co Ty. Chcą poznać faceta, z którym fajnie się poczują, który pokaże im jakiś kierunek w życiu, który często zadecyduje za kobietę, a Ty, myśląc w ten sposób, że kobiety nie chcą, żeby do nich podchodzić, po prostu blokujesz się na efekty, możesz całe życie być nieszczęśliwy, bo będziesz miał opory przed rozmową z atrakcyjną dziewczyną. Często to jest śmieszne, ale wielu facetów nie boi się zagadać do obcego faceta na ulicy, czy nawet do jakiegoś celebryty, aktora, ale boi się podejść do atrakcyjnej dziewczyny i zażartować, poznać tą dziewczynę. To jest jakiś absurd, tak? W jakich czasach my żyjemy, gdzie cały czas do komunikacji wykorzystujemy tylko Facebooka, jakieś messengery, a boimy się przełamać tą strefę komfortu, podejść do atrakcyjnej dziewczyny, zagadać z nią, nawet sytuacyjnie, czy my się znamy, uśmiechnąć się i po prostu tkwimy tylko w telefonach. Takich czasów dożyliśmy, więc myślę, że dzisiaj naprawdę łatwiej jest poznać atrakcyjną dziewczynę na ulicy, zagadując, niż pisząc SMS-y w internecie. Oczywiście to jest nastawienie promowane przez media, przez mass media, po to, żeby na tobie zarabiać, żebyś płacił za jakieś tam Tindery, Bado, inne aplikacje, ale w ten sposób napychasz kieszeń tylko i wyłącznie autorom tych aplikacji, a możesz sam podchodzić do dziewczyn na ulicy, zagadywać i mieć dużo lepsze efekty. Ja Ci powiem, że osoby, które naprawdę są bardzo doświadczone w kontaktach z kobietami, to osoby, które z moich obserwacji unikają kontaktu takiego jak pisanie w internecie, tylko od razu przechodzą do konkretów, takich jak zagadanie na ulicy, poznanie kobiety w sytuacji realnej, nie wiem, gdzieś tam w sklepie, bo tego typu sytuacje w krótkim czasie dają dużo lepsze efekty. Więc po prostu nie bój się atrakcyjnych dziewczyn, bo po pierwsze one chcą, żebyś do nich podchodził, bo taka jest biologia. Kobieta potrzebuje faceta,
żeby mieć odpowiedni kierunek w życiu, żeby ten facet często za nią decydował, żeby dał jej poczucie bezpieczeństwa. I naprawdę nie ma czegoś takiego, że kobiety są samowystarczające, bo wystarczy, że wejdziesz sobie na jakieś forum kobiece, kafeterię i poczytasz, co kobiety piszą o tym, jakie to życie jest nieszczęśliwe bez faceta. Też to jest ciekawe, że niejednokrotnie kobiety dużo bardziej plotkują na temat mężczyzn, niż ty plotkujesz z kolegami na temat dziewczyny, którą poznałeś. One to dużo bardziej przeżywają, czy poznają odpowiedniego faceta, odpowiednio atrakcyjnego. Dlatego to jest takie ważne, żebyś to zrozumiał i żebyś usunął ten lęk przed podejściem do obcej dziewczyny, no bo musisz mieć w sobie takie nastawienie i poczucie, że tak naprawdę ona tego chce, tak? Ona chce poznać atrakcyjnego faceta, bo taki jest tutaj jej cel, nie tylko jakiś ewolucyjny, prokreacyjny, ale też cel taki, żeby ona była szczęśliwa. Pokaż mi dziewczynę, która jest szczęśliwa bez faceta. Zapewne są to jakieś przypadki patologiczne, gdzie dziewczyna albo nadużywa alkoholu, albo zbyt dużo imprezuje. Każda normalna dziewczyna, atrakcyjna, marzy, fantazuje o tym, żeby poznać faceta, który będzie z nią, będzie ją uszczęśliwiał, nada jakiś sens jej życiu. I takie są po prostu fakty. Kobiety nie są samowystarczalne. I musisz to pojąć, a kiedy to pojmiesz, to ten lęk przed podejściem minie i nabędziesz takiej pewności co do tego, czego faktycznie chcą, oczekują kobiety. I tego ci życzę po prostu. Zapamiętaj sobie, że każda kobieta atrakcyjna pragnie mieć faceta, który ją uszczęśliwi, który będzie nadawał sens jej życiu, kierunek, który często będzie decydował za nią, który będzie w pewien sposób nad nią mentalnie i to będzie powodować, że ona się będzie czuła szczęśliwa. Kobiety często są niezdecydowane, pod wpływem emocji, podejmują głupie wybory. No nie mówię, że wszystkie takie są, ale duża część kobiet po prostu jest zbyt emocjonalna po to, żeby podejmować jakieś też racjonalne wybory w życiu. Więc od tego jesteśmy my mężczyźni i dlatego ty jesteś dla kobiet wartościowy. I niejednokrotnie ma to mało wspólnego z tym, jak bardzo jesteś atrakcyjny fizycznie. Po prostu twoje cechy charakteru męskie, takie dominujące dla wielu kobiet, mogą być atrakcyjne, więc przestań się zastanawiać, czy jesteś odpowiedni dla kobiet, przestań się ich bać, po prostu rozmawiaj z nimi z uśmiechem, a zobaczysz sam, co się będzie działo. Jeśli masz problem w tym, żeby poznawać atrakcyjne dziewczyny, no to zostało mi ostatnie miejsce teraz na majówkę, na szkolenie z podrywu kobiet praktyczne w Krakowie, 30% taniej, 2 dni szkolenia za 2000 zł w Krakowie zamiast 3000. Także skontaktuj się ze mną, jeśli jesteś zainteresowany takim szkoleniem. frywolny@uwodzeniewdzień.pl. Ostatnie miejsce, potem cena już będzie standardowa, czyli 3000 za 2 dni. Także tutaj dużo taniej teraz możesz wziąć udział w tym szkoleniu. No i oczywiście zapraszam do korzystania z moich poradników, w których znajdziesz dużo więcej wiedzy, jak skutecznie zainteresować atrakcyjną dziewczynę, co robić, żeby być interesującym, atrakcyjnym dla kobiet. Dziękuję za uwagę. I do zobaczenia w kolejnym filmie albo na szkoleniu, tak jak mówię, praktycznym, na którym mogę Cię nauczyć, jak poznawać te atrakcyjne dziewczyny. I po prostu będziesz miał problem z głowy, zmienisz swoje życie, poczujesz się dużo bardziej atrakcyjniej, poznasz wiele atrakcyjnych koleżanek. Chyba nie muszę Ci tłumaczyć, ile to daje i jak wpływa na Twoje poczucie szczęścia. Dzięki za uwagę i do zobaczenia w kolejnym wideo. Cześć!